Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie. Julian z Patina Deluxe szykuje do chromowania elementy motowódcy Cardellino. Poznacie dalsze losy Maćka, Michała i Sebastiana w Afryce. Enrico opowie, jak i czym nagrywa swoje podróże. Kolejna część akcji, w której Moto Guzzi Cardellino przybiera wygląd jak przed laty, a trzeba od razu powiedzieć, że to nie jest parę lat, tylko dziesiątki lat, 60 ponad. Powiedz mi, wiesz, no, chromy to jest poważna sprawa. Każdy motocykl gustownie wyglądający powinien błyszczeć w pewnych miejscach, które przewidzieli konstruktorzy. Mam na myśli kierownicę. Akurat w przypadku tego pojazdu z tyłu jest bardzo ciekawie zrobiony wahacz i przy okazji dźwignię amortyzatora ciernego, ale także sprężyny zawieszenia, maleńkie dwie sprężynki. Jak ja to widziałem za pierwszym razem, to sprawiały wrażenie takie, że głośne kaszlnięcie i to by się obsypało. Przy demontażu jakie miałeś wrażenie, czy to jeszcze wyda? Powiem Ci tak, blachy nie są złe, jeśli chodzi o o pokrycie powłokami galwanicznymi, w tym przypadku chrom. Nie są złe w kwestii do remontu, do renowacji, no bo wiadomo, że jeśli są za duże wżery, trzeba to szlifować, można przeszlifować, można to po prostu zniszczyć albo osłabić. Natomiast te blachy są w miarę zdrowe. Już wiem, że tłumik cały był w chromie, bo tego nie... Oryginalnie był? Tak, on był w chromie oryginalnie, tego może nie było widać na pierwszy rzut oka, ponieważ zostały tylko skraweczki tego chromu. Tak samo jeśli chodzi o sprężyny, one nie były w ogóle w chromie, one były czarne, były pokrywane farbą. To się dopatrzyłem później, bo jak to wszystko zdemontowałem, to pod nakrętkami na przykład były jeszcze warstwy oryginalnych powłok, więc stąd brałem wiedzę na ten temat. No, także... Wiesz, ale... Przy okazji zacząłeś się zabierać za kierownicę, która wyglądała, jakby dostała jakiejś bardzo niezdrowej choroby i podpadała z niej cała warstwa. Tak, kierownica tak wyglądała, ale jest zdrowa i będzie bez problemu wychromowana. Wiesz co, tam jest mnóstwo takich drobnych elemencików, których chyba chromować się, nie będziesz brał się do chromowania tych elementów. Myślę, że raczej polerowanie, mam na myśli dźwignię gazu i ssania. Powiem Ci, że z tego co pamiętam, one były chromowane. Wiele elementów w motocyklach było fabrycznie, mimo że było ze znalu, były też chromowane. To zrobimy bez problemu. To jest dość ciekawa konstrukcja, ponieważ nie ma klasycznego roll gazu. Gazu dodaje się dźwigienką podobną do dźwigni ssania. Tam są linki, linki dość specyficzne, bo to są linki wykonywane w starej technologii, starego typu oploty. Czy widzisz jakąś szansę na to, żeby to w przyszłości wyglądało jak w oryginale? Oczywiście. Weźmiemy oczywiście współczesne pancerze, damy jeszcze w środek teflon, więc to wszystko będzie chodziło bardzo leciutko, a na zewnątrz naciągniemy odpowiednie pokrycie, żeby wyglądało tak jak z fabryki, czyli taka jakby bawełna. No. Pełny old school. Wiesz, tam instalacja elektryczna na szczęście nie była zbyt skomplikowana, ale też ma pewien wygląd. Przełączniki, z tego co zauważyłem, są oryginalne. To jest duża sprawa. A czy robiłeś jakieś wstępne badania, czy one w ogóle działają? Powiem Ci szczerze, że nie robiłem takich badań, natomiast te rzeczy nie wyglądały na zmęczone, więc jeśli one nie będą łączyć, to tylko dlatego, że są zaśniedziałe albo brudne, więc w ogóle się o to nie martwię. Ważne, że są. Oryginalna biżuteria w takim pojeździe, no to jest czasem połowa wartości, sam wiesz. Dobrze, no teraz same amortyzatory cierne, bo tam jest zastosowany i z tyłu, i z przodu cierny amortyzator. Czy masz kogoś w kraju, kto dorabia te elementy? Sam to dorobię.
Z okładzin ciernych, oczywiście, że tak. Z tyłu, w przypadku tego wahacza dziwnego, tam też to działa na zasadzie podkładek ciernych i brakowało jednej gwiazdki metalowej, takiej, która dociska, to z blachy sprężystej. To robił Michał Czarnecki, o którym już mówiliśmy, tak, nasze guru. A jeśli chodzi o same okładziny cierne, po prostu wytnę to z tego tworzywa. Wiesz co, bo fajnie, że akurat są po dwóch stronach te elementy cierne, to można było dopasować pewien element, którego brakowało w drugim. To też troszeczkę ułatwiło robotę, ale przysporzyło też roboty naszemu przyjacielowi od blachy. Tak, tak, ale poradził sobie bez problemu. No dobrze, za chwilę, już bardzo niedługo spotkamy się kolejny raz z garażem Patina Deluxe, w którym to garażu powstaje ten oto wykwintny pojazd. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Z podróżami jest też czasami tak, że plany trzeba delikatnie korygować. Co się wydarzyło? No później to już była seria różnych wypadków, zdarzeń. Najpierw choroba Michała, no nie dawał znaku życia, tak, no nie wiem, 2-3 dni go trzymało. Także też oczywiście wielka pomoc tutaj, ludzi już z Polski, z którymi mieliśmy kontakt, także postawili go na nogi. Zdalnie, że tak powiem, no ale później jak tylko ruszyliśmy i mi skończyła się zębatka, no i to był początek większego nieszczęścia, może Michał niech opowie, jak to wyglądało. Co się działo, Michał? Wyruszyliśmy spokojnie na plaży w Mozambiku i jechaliśmy sobie w kierunku granicy z RPA. I tak po przejechaniu mniej więcej 200 km usłyszałem coś niepokojącego w silniku. Zatrzymaliśmy się, no motocykl już nie chciał odpalić i po szybkiej diagnozie okazało się, że silnik wyzionął ducha i nie ma nawet co próbować go naprawić. Jedynym pomysłem było to, żeby szybko przedostać się z tym motocyklem do RPA, gdzie tam blisko granicy był serwis KTM-a. No i tak też żeśmy zrobili, złapali jakimś cudem, nie wiem, w ciągu 30 sekund lawetę, która tak jakby podstawiona specjalnie w naszym celu przyjechała pod dwa motocykle, wrzuciliśmy to i po całym dniu na wieczór dojechaliśmy do miejsca, o którym mówię. No i tak zaczęliśmy weryfikację tego, okazało się, że faktycznie silnik tak uszkodzony, że nie da się naprawić, okres świąteczny, zamówienia części 3 tygodnie z Austrii do RPA, więc wiadomo, że to nie mogło się udać, no i podjęliśmy decyzję o szybkim powrocie, przetransportowaniu tego motocykla do Cape Town, tak żeby można było go zapakować na statek i wysłać do Polski, a sami przedostaliśmy się, osiągając cel założony, do mitycznego Cape Town. Aeroplanem. No dobrze, ale nie zachowaliście się jak w Top Gear, jak się komuś coś psuje, to reszta odjeżdża, a ten zostaje sam w środku piaszczystej pustyni. Nie, zdecydowanie nie. To znaczy, no plany były w ogóle różne, jak tam się dostać. Nawet był taki pomysł, żebym ja dojechał, tak, żeby już no, był ten taki symbol dojechania na kołach do samego
końca, natomiast no, to było pozbawione sensu, to znaczy podróż jest czymś więcej niż docieraniem z punktu A do punktu B, tak? Za tym stoi cała ideologia życia, przemieszczania się, związane z tym doświadczenia. Dokładnie, także myśmy się trzymali razem, żałowaliśmy, że nie ma z nami Sebastiana, on musiał po prostu wracać do Polski. Dojechał z nami do Dar es Salaam w Tanzanii, także takie to były koleje. No dobrze, teraz słówko na temat motocykli. Wyjeżdżaliście motocyklami, które nie były fabrycznie nowe. To znaczy Sebastian, Maciek mieli motocykle, można powiedzieć, które były nowe, natomiast mój już miał tam 2 lata, natomiast cała sztuka polegała, żeby te motocykle przygotować i zaadoptować w ten sposób, żeby jechało się nimi przyjemnie i spełniały nasze oczekiwania. No i największa trudność polegała na tym i też dużo czasu na to poświęciliśmy, żeby te motocykle zbudować. No i myślę, że się to udało. To, co stworzyliśmy, nie sprawiło problemów, więc jesteśmy pod tym kątem zadowoleni. Mówiłeś zbudować, czyli co, robiliście specjalne wieszaki do kufrów? To znaczy tak, to polegało na tym, że zrobiliśmy odpowiednie takie, jak nam pasuje, indywidualne zamocowanie bagażu. Jednak też te motocykle ze zwykłego KTM-a 690 przerobiliśmy tak, żeby miały dodatkowe zbiorniki. No i optycznie były zbliżone do wyglądem do motocykli dakarowych. No jasne. No właśnie, słówko na temat samego sprzętu, bo wiem, że jeden z motocykli nie był nowy i on właśnie poległ. Zgadza się, ale mi się wydaje, że to nie to było przyczyną. Ale co, paliwo? Nie, to znaczy tam jest problem ogólnie z głowicą, dokładnie chodzi o łożyskowanie wałków, tak. U mnie to nie poległo ze względu na to, że ja je wymieniłem przed samym wyjazdem, to znaczy motocykl praktycznie nowy wyzionął ducha, to znaczy po prostu robiłem w nim silnik, także miałem bardzo duże szczęście. Ja słyszałem, że tam dobiegają z tego silnika jakieś dźwięki, które są niepokojące i nie chciałem tak w takim stanie pojechać do Afryki. To była naprawdę mądra decyzja, bo okazało się, że w przypadku Michała bym na pewno nie dojechał, tak? No dobrze, to teraz taki na zakończenie bardzo miłe chwile z waszej podróży. Spotkaliście jakiegoś Holendra? Tak, z nami był Peter Murman, cały czas przecinaliśmy sobie drogi z nim. On w ogóle, to jest taka niezwykła postać, ponieważ on przemieszcza się Ducati, takim no, sportowym motocyklem. No, wydawałoby się, że nie na afrykańskie drogi. Spotkaliśmy też człowieka, który przemierzał całą Afrykę Wespą, to tam z lat 60. czy 70., więc ludzie mają bardzo różne pomysły. Nasza idea była taka, żeby pojechać Dakarówkami. No każdy ma jakiś swój lot, no my mieliśmy taki, ale ludzie są naprawdę niesamowici, no na takiej trasie na pewno takich pozytywnie zakręconych można spotkać, nie? No chyba ale jednak. Największy lot miał chyba ten gość na skuterze jednak. No na pewno, szczególnie, że on w ogóle jechał w dwie strony, tak przynajmniej mówił, czyli chciał zrobić takiego rogala przez Afrykę, no karkołomny wyczyn, w ogóle taka bardzo flegmatyczna postać, no w życiu bym sobie nie wyobrażał, że gościu zdecyduje się na coś takiego, ale no wyglądał jakby spał, może spał jak jechał, no nie wiem. Wiesz, niektórym upał szkodzi. Panowie, na zakończenie już, czy myślicie o kolejnej podróży, czy ta was nie przestraszyła? Wprost przeciwnie, natomiast no, jest coś takiego, że doświadczenia, które zebraliśmy po tej podróży, też do końca nie są pozytywne, w sensie takim nakręcającym. Natomiast no cóż, takie jest podróżowanie, rozmawialiśmy z wieloma travelersami, każdy ma identyczne odczucia. Ja, moim marzeniem kolejnym jest dotarcie do Tokio na motocyklu przez tą dolną część, tam Kazachstany, Uzbekistany, Mongolię, Syberię. Będę próbował to zrealizować, zobaczymy, czy się uda. Wchodzisz w to? Pewnie tak. No dobrze, zatem plany podróży są przeróżne, sprzęty, którymi podróżujecie, są przeróżne. Powiem wam, że facet na skuterze zrobił na mnie też bardzo wielkie wrażenie. Dzięki wam bardzo, panowie. Dzięki serdeczne, miło było. Dzięki. Hi guys, my name is Ilario or Mr. Vespanda. I want just to greet my friends Sebastian, Michael and Maciek. I met in Tanzania when I was a Maasai. Now they were great guys with me. And anyway, all the rest of the friends of
Motowieszka. Polish is the one of the most difficult language in the world for me. I want to say my special greetings to you, to Motowieszka, to Motovision, and I'm absolutely sure everybody will enjoy your item. Keep it up. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Ceramizer, który zregeneruje wasz pojazd. Opowiem wam, bo mój polski zawsze jest makaronowany, czemu ja nie bram luszczanka na mojej motowiprawy z motocyklem, bo po prostu nie zmieszę się, bo mimo tego, że są mini gadżety i to właśnie jest jedno z nich, bo to jest ten DJI Osmo Pocket, który praktycznie już jest taki niezbędny, zawsze jest ze mną, bo super ma dźwięk. Jest jedna Steadicam prawdziwa, bo ta stabilizacja nie jest elektroniczna, ale jest mechaniczna i różnica jest ogromna. Więc ten mini super wynalazek robi większość moje ujęcie. Oczywiście ma różne też teleskopiczny sposób, żeby zrobić te ujęcia. Ma możliwość połączyć się do mikroport, jak teraz jesteśmy łączone. Fantastyczne obrazy, 4K, itp., itd. Wszystko, co wy możecie potrzebować. Ale wiadomo, że do motocykla zaczepiam właśnie, mam dwie takie kamerki od Sony. I pamiętacie, zawsze spróbujecie robić różne pozycje ujęcia. Nie zawsze ta sama od kasku, bo będę nudził, mimo tego, że macie najbardziej fantastyczne. To też stereka, fantastyczny sprzęt. Czasami to montuję tutaj. Bądźcie kreatywni na ten sposób. Czemu mi się podoba, sorry, że może będę niepopularny, że mówię, że ja osobiście nie używam GoPro. Czemu? Bo jeżeli filmuję z przodu, muszę wiedzieć, co ja filmuję. Z GoPro wyrzuciłem 70-80% materiału, które kręciłem. Natomiast ten system, który ma Sony, widzę natychmiast, co ja filmuję i jestem w stanie koordynować takie sensowne ujęcia. Wiem, że możecie robić to z komórkowa, ale moja komórkowa zasłuży na nawigację, zasłuży na DJ i muzyka, więc w trakcie mojej motowiprawy komórkowa już wystarczająca i mój smartfon ma co robić. Więc Sony, jeżeli chodzi o Action Cam, które używam, zawsze kabelki proszę nie zaszczędzać, jedno zapasowe nie będzie przeskazał i niestety ten temat audio jest najważniejszy, więc biorę ze sobą te klasyczne mikroporty od Sennheiser, czasami zapomnę ich podpinać, bo jestem albo za zmęczony, albo za leniwy, ale audio na wasze ujęcia, na wasze motowiprawy będą ważne. Wiem, że większość z was potem montuje to tylko z muzyka, ale to była moja krótka porada. I co zapomniałem? Zapomniałem jeszcze taki coś, które nie wszędzie jest pozwolone. To jest taki fantastyczny 249 gramów. Jesteśmy właśnie w siedziba droneexpert.eu tutaj w Warszawie. I ten wynalazek umożliwia robić ujęcia z 2,7K, więc super rozdzielczości. Wygląda jak mała zabawka, ale nie jest. Wiadomo, że ma taki sposób sterowania go ze smartfonem przez taki system, nazywa się Combo i wtedy oprócz smartfon będziecie mieli taki, a właśnie taki, dzięki Robert, taki, bo to jest do Mavic Air Pro, ta druga gama. Ile taki coś może kosztować wersja kombi? Mniej niż co myślicie, 2000 z kawałkiem i ten wielki plus jest, że jest na tyle lekki, że wszędzie możesz go latać jak zabawkę, nikogo nie będzie podejrzewał, że robicie takie szpiegi i takie ujęcia nie wiadomo jak. Więc to by było na tyle takie krótka podsumowania, ale trochę tych gadżetów jest.
sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń. My się wszystkim zajmiemy. Ceramizer, który zregeneruje Wasz pojazd. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.